Jasik stracił swoją kurwa szansę grania z nami. Spierdalasz, czaf. O, wchodzi. Halo, wchodzi. Wchodzi. A ja mówię, Jasik stracił kurwa szansę grania z nami, niech spierdalasz, czaf, nie? Ich chuj. W ostatniej chwili. Niechcącym się nacisnęło te sync quest. Weź, możesz to wyłączyć. Weź, kurwa. Weź, spierdalaj. Spierdalaj, nubie. Co ja zrobię? No co? No co? Nie wiem, bo się nie możemy zdecydować, kim gramy, kurwa, nie? To znaczy? No. No bo ja nie wiem, czy leveluję szamana. Tukos ma do wylewelowania jeszcze jednego warlocka, a ty co chcesz robić? No nie wiem, ja mam tego... Ja mam, kurwa, w chuj w tych. Ale na którym masz szamana? Na którym to teraz masz? 55. Nie wiem, no. Czy chcecie, posłuchajcie, czy chcecie, żebym wszedł na paladyna? Was przetargam obu po tych heroikach, to się trochę itemów pozbieracie. No ja potrzebuję, kurde, żeby wejść na Raid Findera, to potrzebuję 12, 11 itemów. Dobra, Tukos, to chodź, ja się kurwa poświęcę, pójdę na paladyna, a ty chodź na tego swojego 60 level, nie? I ja się pójdzie na Dead Knighta, to was przetargam przez te heroiki, nie? Kurwa, niech stracę. Okej, mi też to pasuje, no w końcu muszę trochę się uzbroić. Dobra, to zrobimy inaczej. Nie przeklinamy, tak? Tak, nie przeklinamy i od teraz wracacie się do mnie, imperatorze, drogi Vaderze, albo po prostu lordzie, możecie mi mówić. Master of kurwa noobs, mogę ci mówić co najwyżej. A może być ty saczu krecich fiutów? No jak się upierasz, no to już może być, niech stracę. Ja wam powiem, co zrobimy. Zrobimy eksperyment, nie? No. Bo Krzysztof chciał dzisiaj, już był blisko, żeby wytankować Mitika 7, ale się strasznie kurwa dygam ostatnio tankować, więc przetargam was po heroikach w tanku. Okej, spoko, może być ciekawie. Ja się przynajmniej nauczę, kurwa, trochę taktyk, nie? Pewnie. Dobra, no. Połączymy pożyteczne, nie? Pewnie, ja coś to jestem już gotowy, biegam se i czekam se na invite'a, o, już. Ty powinieneś tylko z healu iść. O kurwa. Dopiero bym pokazał, co świnia potrafi, kurwa. Kurwa, by było super. Ja wam powiem tak, ja mogę pójść, kurwa, zakład o flaszkę, że wykręcę więcej depsa tanku niż Tukos, kurwa. A to nie jest tajemnica, i flachy już mogę postawić. Tutaj w ogóle nie mamy się zakłócić, bo to jest oczywista oczywistość. Dobra, let's go, motherfuckers, jedziemy. Dobra, inwajtujcie. Random heroic i Krzysztof idzie w... Dobra, tam, zobaczymy. Poczekajcie chwilę, kurwa, mam przerwę, coś mi tu przyszedł. Kurwa, ten znowu i będziemy się teraz tak szczypać z tym, no. Kurwa, że ten pierdolony paladyn w tanku nie może mieć dwuręcznej broni, ale zajebiście wygląda. Jakąś pedalską tarczę muszę zawsze wziąć. Powinny te postacie być bardziej elastyczne, żeby można było je modyfikować. No. Wkurwia mnie to, bo w ogóle, wiesz, jak chwilę się pogra w te Gwiezdne Wojny, nie? A w tych Gwiezdnych Wojnach tam z tą postacią to możesz zrobić, kurwa, wszystko w zasadzie, nie? No. Chociaż wkurwiłem się teraz, bo kupiłem sobie tą zbroję z Mandalorianina i zajebiście mój Bounty Hunter wygląda, nie? Ale kurwa, do kompletu, oprócz blasterów, był ten karabin taki długi, nie? No, widziałem, no. No i nie można tego użyć, stary. I wyczytałem, że może to użyć tylko Imperial Operative, albo tam, kurwa, Republic Commando chyba, nie? Mówię, kurwa, dają zbroję, która jest dla Bounty Huntera 100%, nie? Jebanym karabinem jak z filmu i nie masz karabinu użyć, nie? Jaki, kurwa, bez sens. To go sprzedałem za 14 milionów na aukcji. Ja też ostatnio pojechałem na aukcję, kupiłem sobie dwa miecze. Mówię, o, będę sobie używał, kurwa, Dual Wield jako mój Sith Assassin, nie? Wypstykałem się z kasy, a to się okazuje, kurwa, że nie mogę, że mogę tylko Dual Saber i koniec, kurwa. Nie możesz. No, totalny bezsens, powinienem. Tak. Jako wojownik powinieneś móc używać dwóch mieczy, żeby jakoś to, wiesz, było takie... Znaczy, co do mieczy wiedziałem, bo dużo Jedi grałem, bo mam Guardiana, nie? I wiem, że Guardian na przykład nie może też dwóch używać, czy nie może dwuręcznego, że specyfik tą broń. Ale jak już kupuję zbroję, która jest kurwa typowo dla Bounty Huntera i w jej komplecie jest karabin, to myślałem, że jakieś obejście kurwa zrobią chujki, nie? Bo powinno być, jak kupujesz to, co kupić, powinien się adjustować pod twoją postać i już, nie? Tak jak na przykład w Warcraftcie niektóre rzeczy można zrobić, że jak mam
tarczę i broń jednoręczną, to mogę w dwuręczną broń ją mognąć, nie? Jakiś tam artefakt. No można, troszeczkę można w Warcraftie pokombinować. Tak, powinno być tutaj. Czyli na przykład jak mam Bounty Hunterem, gram Mercenary, nie? I mam dwa blastery, no to powinienem mieć możliwość mognięcia tego w karabin na przykład, nie? I takie opcje powinny być dostępne. No kurde, to co kupujesz powinno się jakoś zmieniać pod twoją postać, jak mówię, nie? Ale zbroja fajna, fajnie wygląda, kurde. Ja na Jedi mam taką, którą mam kurwa stary chyba z 6 lat i nigdy nie wymienię, nie? Taką jak gościu, nie wiem czy pamiętasz z pierwszych filmów Old Republic, gdzie jest ten Jedi w płaszczu, a pod spodem, pod płaszczem ma zbroję, taką zbroję jak komando, nie? I kurwa nigdy jej nie wymienię, za chuj, nie? Będę do końca życia już nie wiedział. Ale skoro masz z Cartel Market, czy jest z jakiejś ranu? Kupiłem chyba też. Fajna, możesz mi pokazać gdzieś? Może jakieś zdjęcie? Czy coś, żeby mi wysłać, pokazać, no. Jak wygląda? No to teraz zrobię, jak czekamy na Jasika, to zaraz ci zrobię przecież. To jak coś, to tu rzucę, bo jestem ciekaw właśnie. Pamiętam, jak to wygląda, ale... Ty, a w ogóle ostatnio mi się przypomniało, że mieliśmy jakieś Pegasusa i gry, nie? I pytam się Łukasza, ty, gdzie się podział zaś Pegasus i gry? Łukasz mówi, że chyba gdzieś pożyczyliśmy Pegasusa, albo się zepsuł i tak dalej. Ja mówię, kurwa, ale gry powinny zostać, nie? Oczywiście ktoś pewnie gdzieś oddał i zaginęły. Tak samo kiedyś miałem kolekcję komiksów, dużą kolekcję, Kajko, Kosze, Asterix, no po prostu wszystko, Torgale, miałem pierwszego Supermana wydanego w Polsce, miałem pierwszych X-Menów i pierwsze Spawna wydanych w Polsce. Konkretną kolekcję. I się okazało, że któregoś dnia Jacek stwierdził, że jesteśmy już dorośli i oddał te komiksy, bo po co nam na chacie, jak jesteśmy już dorośli i dam takie rzeczy niepotrzebne, nie? No kurwa, jak się wkurwię, no. Cała kolekcja się poszła walić. Ale ja mam tak samo, nie w ogóle wiesz. Komiksy wszystkie rozprowadziła moja stara, nie? Wszystkie. Bo ktoś tam wchodził, takich miałem sąsiadów, z którymi się wszystkim dzieliłem, nie? No to im pożyczyła, jak ja wyjechałem do Anglii. No to już nie, i oni się wyprowadzili i już komiksów nie zobaczę nigdy w życiu, nie? No, a jedyne co mi zostało i muszę pojechać i odebrać jeszcze, bo tam w piwnicy leży u moich starych, to wszystkie moje kolejki Pico. Jeżeli ich nie podpierdolił, to powinny tam być, nie? Wszystkie magie i miecz, cały talizman, miałem wszystkie dodatki, wszystko poszło w świat, nie? Komiksy, wszystkie kurwa Kajko i Kokosz, wszystkie Torgale, kurwa, wszystkie rąki, tytusy, atomki, kurwa, wszystko miałem stary, nie? Ja mam jeszcze tego Supermana czarno-białego tutaj w Anglii, bo dostałem go od bańki z kilkoma innymi komiksami, także Superman ocalał, no ale reszta poszła się walczyć. No to ja go mam jeszcze. No i taki ból, tyle komiksów i poznikały, nie? Jestem jak coś. Bo ktoś stwierdził, że jesteśmy za dorośli, my komiksy możemy podać. Takie kolekcje, i Superman, mówię, Spawny, Kajko Kokosz, Asterixy, Obelixy, no po prostu tyle tego było, że masakra, nie? Ja też. Mam chyba pierwszy numer jeszcze u matki. Miałem Secret Service od 84 roku chyba kupane, czy tam 88 roku do 2000 roku. I mi brat też oczywiście wywalił, bo stwierdził, że niepotrzebne. Secret Service nie lubiłem, ale wszystkie... Top Secret? Top sekrety, a później resety, nie? Wszystkie. Aha. No ja właśnie bardziej Secret Service i jeszcze do tego byłem w takiej encyklopedii, oni tam kiedyś zbierali kasę i wydali takie kompendium wiedzy i tam na końcu była lista ludzi, którzy coś tam zapłacili, żeby być i żeby wydać, no i też było moje nazwisko i też to oczywiście wszystko się poszło kurwa walić, nie? Wysłałem ci to zdjęcie na WhatsAppie. Ja też mam tą zbroję. I maskę specjalnie, bo uwielbiam, że w tej grze jak się ma maskę, to się dźwięk w dialogach zmienia, nie? No i specjalnie dlatego maskę. Jakbyście oglądali mu kanał, to byście widzieli, że mam taką maskę i właśnie, że tutaj by się zmienia głos. Oglądamy, bo ty na twój też, jak ostatnio patrzyłem, to też jest. Tylko z tej masce Malgusa ma chyba inny głos trochę. Trochę inaczej. Tak, bo to tak, zależy jaką maskę masz jeszcze, nie? No mi się mega podoba. Chcę zrobić sobie teraz klip właśnie z kompilacją moich dialogów. Bo lubię słuchać, jak mój bohater się wypowiada w tej masce, także sobie dla samego siebie zrobię i wrzucę o. Dobra, lecimy, kurwa. A czy się twój ulubiony, kurwa, dungeon? Weź, nie wkurwia mnie już go, jak go zobaczyłem, to już chciałem wyjść, nie? No ale czemu? Czemu go nie lubisz? Nie podoba ci się? Za trudny jest? Nie dasz rady, czy co? Czy jak? Czy mam ci pomóc? Czy mam ci objaśnić? Proszę pana, no Krzysztof tankuje, kurwa, Torgast 8, no to chyba dam radę taki pedalski heroik, co? Torgas w tanku jest taki prosty, że ja pierdolę, nie? Więc... A zastanawiam się, wiesz, czy na mityki nie chodzić Mariusz w tanku?
No. Bo w healu czym wyżej, coraz ciężej mi, wiesz? Muszę dobrych gości trafiać z dobrym sprzętem, a w tanku ja mam dobry sprzęt, kurwa, więc ja takiego damage'u nie zbieram. A właśnie, czytałem na Icy Veins trochę i o mojej rotacji i ten addon, którego używam, to w sumie pokazuje mi dobrze, nie? I od tamtej pory, jak zacząłem grać i słuchać się mojego addona, no to zacząłem wykręcać w miarę dobry damage, także może mnie teraz nie wykopią, nie? Pokazuje mi w sumie tak, jak powinno być, tak jak jest na Icy Veins, nie? No ja go jak używałem na paladynie, no bo go nie używam już, ale jak go używałem na paladynie, no to pokazywał ok, nie? Pokazywał poprawnie. W zależności czy tam włączyłem, żeby. Bo wiesz, że tam możesz wybrać, czy on ma pokazywać ci taktykę na AOE, albo nie na AOE, nie? Ja dzisiaj sprzątałem w garderobie, słuchajcie, i wszystkie rzeczy, które kupowałem sobie na wiosnę, takie spodnie do pracy, do garnituru, nie koszulę, do garnituru, to co do pracy noszę, to co kupowałem na wiosnę, poszło w odstawkę. Za Z małe? Elki, no tak, no z Elki na XL, nie? 10 kilo więcej, kurwa, waży. No. Stówa teraz. No ale fajki przestałem palić i to jest, kurwa, zawsze u mnie, wiesz. A to trzeba zacząć na sobie zajęcia, jak rzucasz fajki. No. Ja schudłem w ciągu 10 miesięcy 6 kilo, ale chodzi o to, że mój trener tak mi rozpisał dietę, żebym tracił jakieś chyba 2% mojej wagi miesięcznie, żebym za dużo nie redukował, bo wtedy zacznę palić własną masę mięśniową, którą tak ciężko przez te 6 lat budowałem, wiesz. A dla mnie to jest dużo, nie? Także nie chciałbym tego zmarnować po tych wszystkich latach. No tak, bo ludzie największy błąd, jaki robią, to właśnie za dużo spalają i palą tą kurwa tkankę mięśniową niepotrzebnie, nie? A to nie w tym jest rzecz, nie? Ja zobaczę, może na wiosnę sobie wezmę. Kupiłem sobie kurwa kolażówkę fajną, może po napierdalam na rowerze, kurwa na. Ja też będę musiał do roweru wrócić. Może teraz na wiosnę kupimy sobie rowery w końcu, żeby zacząć jeździć na nowo, wkręcić w to Tymka, bo to już taki wiek, że powinien zacząć się uczyć, nie? Zobaczymy na wiosnę, co będzie. No, zobaczymy też właśnie. Czas pokaże, kurde. Mam ten kurwa multisport, mam wejścia przecież na wszystkie siłownie, baseny, kurwa. Ale teraz pozamykane wszystko. Krzychu, pierwszy DPS, nie? Ja? No, masz Ja, tak? o Poczekaj. 1000 więcej kurwa Nice. niż ten kurwa paladyn. A nie, ale na całości? Bo mi No pokazuje teraz, że ten paladyn ma więcej. ja mam damage done, patrzę, nie? Aha. Tu kost. Na tym bossie, jak zawsze się zbiegasz do tanka, co by się nie działo. Okej, pamiętam, ja to chyba jeszcze ani razu nie zginę na tym bossie, także może przeżyję. Stój z dala, nie stój koło krawędzi, bo Do ci mnie, do mnie, wpierdoli. do mnie, do mnie. Dobrze. Masz, nawet cię wyhiluję. Dobra, jeszcze coś ogarnię, że jestem do palenia sztaki, chłopaki. Masz najniższy damage, nie? Ja się nigdy takimi rzeczami nie przejmowałem, po prostu wchodzę, klikam sobie jak chcę, jak muszę. Jakoś się nie spina, żeby być największy. Po prostu zawsze grałem dla przyjemności, a ludzie, Wiesz, że ja nie kurwa, zwracam tam, uwagi na o to. Boże, jaki Ważne, że damage. idziemy do przodu. Właśnie, właśnie o to chodzi, a niektórzy się napinają jak baranie jaja, kurwa, jakieś o kilka procent coś tam, więc ja rozumiem, że czasem trzeba dać siebie więcej, ale no kurwa, pisa. Dobrze, ja się przynajmniej taktyk w tanku nauczę, to co na mityka może pójdę. Kurwa, gość mnie leczy w ogóle? Planuje mnie leczyć? Tu się leczy. No to orgazm zrobiłem na czterech depsów bez heala, nie? Dużo łatwiej, kurwa, i szybciej, powiem ci. Wyjebany mam healera. Torgas jest nudny. Masakra. Mi się tam w ogóle nie chce chodzić nawet. No, chłopaki, zabiłem wam go, także nie musicie mi Tylko ja ci dziękować. powiem tak, nie? Właściwie byśmy nie dali rady, nie? To kurwa wiadomo, ej. Nie dalej były rady, kurwa, no nie. Ten Po to tu jestem, chłopaki, że was podnoszę na duchu. Ty, bo twój mental support jest kurwa To jest bezcenny. najważniejsze. Bezcenny, Rozumiesz? kurwa. Ej, jak na pijanego daję radę. Jasne, że tak. Ledwo widzę, ale jeszcze kurwa daję radę. Na bogato, pełna cola i whisky, a co? U was tego nie ma, nie? Nie, jeszcze nie jest źle, jeszcze nie jest źle, bo jeszcze sklepy niektóre, takie jak Biedronka czy jakieś ten, mają normalne ceny. Nie wiem, czy mają tą kolę i Pepsi z takich zapasów jeszcze z zeszłego roku, nie?
i po prostu tą nadwyżkę ceny wzięli na klatę. Na razie jeszcze są normalne ceny. To ja widziałem w sklepie jakimś kurwa lokalnym, ktoś napisał kurwa odrdzewiacz. W lokalnych przejebane, stary. Napisali odrdzewiacz na półce i postawili Coca-Colę i za normalną cenę, nie? W lokalnych przejebane. Ja piję, słuchajcie, taką wodę truskawkową Żywca na przykład, nie? No i tam tą wodę kupujesz za 2 zł. Ona jest słodka? Tak, ona ma cukier w sobie, nie? To jest napój, tego nie można w Polsce nazywać wodą już. To jest napisane napój o smaku truskawkowym, nie? No, i ale słuchaj, normalnie kosztuje 2 zł, tak? No i w supermarkecie jeszcze kosztuje 2 zł, ale mam taki sklep swój na wiosce u pana Jurka, nie? I kurwa wchodzę i mówię, panie Jurku, no to biorę tą wodę, a pan Jurek do mnie mówi, będzie bolało, nie? A ja mówię, kurwa, to no ile? 50 groszy może będzie droższa, nie? To słuchajcie, z 2 zyli na 6,50 za butelkę. O kurwa, przesada. No i mówię, dobra, panie Jurku, to ja kurwa, to ja dziękuję, nie? To ja kurwa, pan mi da z półki ten sok kurwa malinowy do rozcieńczania, nie? Za złotówkę, kurwa. Pan mi da wodę z kibla, a truskawki sam sobie wcisnę. No. I wziąłem ten sok kurwa do rozcieńczania, bo tam jest inne stężenie i one nie są drogie, bo to chodzi o stężenie cukru w napoju. I gdzie kurwa rozcieńczam, stary. Gdzie idzie kurwa, tu? A, no dobra. Sorry, Jasik, nie jestem taki fajny jak ty, nie znam tych dungeonów na pamięć, kurwa, nie. Ty, w ogóle ostatnio mi został Red Bull i whisky, nie? Więc sobie zrobiłem drinka, zacząłem pić, tak, wziąłem łyka i źle się poczułem, mówię, o kurwa. Ale mówię, dobra, wypiję jeszcze raz, wziąłem znowu łyka, znowu się źle poczułem, mówię, kurwa, chyba żebym za chwilę nie zszedł na zawał serca, nie? Bo wiem, że nie można mieszać alkoholu z Red Bullem, nie? I wiesz, i piłem i się bałem. Piłem i się bałem, ale kurwa, nie wylałem do kibla ani nic takiego, bo mi było szkoda, a po drugie nie miałem nic innego do lodówki w lodówce do picia, więc po prostu piłem i się bałem, że zajedę. Ja zawsze piję wódkę z Red Bullem, stary, i to zawsze, to jest mój drink, podwójna wódka z Red Bullem, ale poproś kiedyś w barze, jak będziesz, żeby ci slice of orange wrzucić tego, kurwa, stary. Ale wiecie, zakumajcie to, biorę łyka whisky z Red Bullem i robi się naprawdę niedobrze, więc robiłem sobie kurwa research na internecie i czytałem, czy można zejść przy piciu alkoholu z Red Bullem. No i ogólnie nie można, bo tam zdarzały się przypadki, że ludzie po prostu schodzili na zawał, a ani znajomy zmarł właśnie po całej puszce tam energy drinka. Ale było mi, mówię, szkoda alkoholu, który zrobiłem, a nic innego nie miałem w lodówce już. Chciało mi się mega pić i mówię, kurwa mać, jak to teraz zrobić, nie? Więc wziąłem łyka. Od razu mi się zrobiło źle po tym, ale mówię, poczekam 20 minut, może przeżyję, nie? Wziąłem drugiego łyka, czekam kolejne 15 minut, patrzę, dobra, chyba jest wszystko okej, okay. Wraca mi do normy, dobra, to zrobię sobie kawę jeszcze i pomogę sobie, nie? Ja jeszcze łyka. Kurwa. No i tak piłem, robiłem sobie przerwy, odpoczywałem, brałem kolejnego łyka. I tak dociągnąłem do końca, nie? Wypiłem go całego, mówię, to potem, kurwa, ale jak pójdę i zejdę podczas snu, no ale to przynajmniej zejdę podczas snu, to nie będę wiedział, nie? No i chuj, tak dopiłem całego, położę się spać, rano się obudziłem i przeżyłem, nie? No ale kurwa, tak po polsku, nie? Nie wyleję do kibla, wolę zejść na zawał, ale wypić, bo to mój, nie? Kurwa, jaka rozkmina. Cały polski tok myślenia, co się będę szczypał, albo śmierć, albo radość. To jest kurwa my favorite drink, tylko w Polsce mi go nikt nie poda, nie? Zawsze sobie muszę sam nalać, kurwa. No. Tylko mówię ci, jak kiedyś będziesz miał gdzieś okazję, będziesz w barze, to poproś, żeby ci skroili pomarańcze do środka. Zobaczysz, jak zmienia smak, nie? Ja zawsze biorę double wódka, Red Bull i slice of orange, nie? A to nie problem, za chwilę sobie skoczę do sklepu, mam tu jeszcze Bimber, ten z Polski teścia, jest Red Bullik w lodówce, kupię sobie pomarańcze i sobie zrobimy drineczkę i spróbujemy, jak to smakuje, bo w sumie to nie piję z pomarańczem, tylko samego Red Bulla z wódką próbowałem kiedyś. Kurwa, ja nienawidzę tego dungeonu. Ja tylko tego bossa kurwa nie lubię tutaj, tylko tego. A jaka... Czemu? Takie kulki będą latać po tym korytarzu, musisz unikać, pamiętasz? Nie. A to nie było w tej sali okrągłej? Te kulki nie latały? Ja tu dość często jestem, ale... Nie, tu na korytarzu będziemy się bili. Aha, okej, okay, bo dość często jestem, ale teraz mi się tak pomigało. Takie dwa orby, jeden w jedną, drugi... Tak, wiem, kumam, okej, okay, dobra. Spoko, damy radę.
Nic, unikać kulek. Jedna będzie, będą latać lewa, prawa, nie? Ona będzie leciała po lewej i zawracała prawą, nie? I musisz się na korytarzu przesuwać. No i jak będziesz miał to gówno takie jak teraz leży na ziemi, no to oczywiście masz nim kurwa nie stać, no nie? Wiem, no wiem, no może jestem kurwa głupi, ale ogarniam. To jeszcze mam addon tego DMT, także on mi pokazuje jak w czymś stoję, nie? Spoko. Ale dzięki wielkie za wytłumaczenie, a nie jakiś za krzyczenie. Kurwa, nie wiem co się stało, powiem ci, odruch jakiś kurwa dobroci. Może. Dobry humor mam, bo jutro urlop, więc nie muszę do pracy iść, więc jest w porządku. Okej. Myślałem, tak gadaliście o kurwa byłych, nie? I Krzysztof tak sobie pomyślał, smuteczek, 17 lat kurwa z Katarzyną, ja już nawet nie wiem co to znaczy, była kurwa. Nawet nie pamiętasz jak wyglądają ja kurwa. Ja już nie pamiętam co to znaczy kurwa, ja nie znam takiego słowa, nie? Co to znaczy w ogóle że gadać o byłej, ale co to jest, o co chodzi kurwa? No to z jednej strony jesteś szczęściarzem jak nie wiesz, nie? To nie jest wcale takie złe chłopie. A ja tam chuj, nie wiem co. U mnie, jakby tak wszystko rozciągnąć, to u mnie jedna na rok wypadała przez jakiś okres, nie? Także wiesz, no, są plusy i minusy. Kurwa. A. Ty, co tu kurwa jest? Dlaczego nie ma kulek? Ja pierdolę, te kolejki są jakieś pojebane, ja nie wiem o co w nich chodzi. Normalnie są kulki kurwa złote, co się zbiera, nie? Normalnie tak, ale... No bo ty nie byłeś na mityku, kurwa, no. Ja mówię, wiesz, my jak chodzimy na mityki, to są zupełnie inne taktyki na tych bossach. No ale to wiesz, no to powinno być jakaś inna trudność przecież, nie? Na tych mitykach. Ale mi się wydaje, że wiesz, powinno być to samo, tylko inna trudność, nie? A to jest zupełnie co innego. Dawać do tego żółtego. No wiesz, mityk to jest coś, czego pewnie nigdy nie uraczę, więc się pewnie nie dowiem. Gdybyś miał coś nie zdążyć, to mów, to ci bańkę jedna albo coś. Dobra, ja się pierdolę, nie ruszam się z miejsca. Nie chcę mi się. Ej, proszę bardzo, znowu wujek Baderek wam pomógł, you welcome. Dzięki, kurw. Dzięki, ziom. Ej, Krzysiek, ty weź, bierzesz ten? Ty bierzesz? No nie, dobra, ja ją wezmę. Weź, bo kurwa, będzie bez sensu, jak ty tego nie będzie. Lukos, jak będę mówił, to rzucę tarczę i musisz wejść w ten bąbelek, co się pojawi, nie? A na ostatnim bossie, jak nie wejdziesz, to nie wiem, jak jest na heroiku, ale na mityku jesteś dead, nie? Nie jesteś dead, wykopuje cię za ten, za krawędź, jak stoisz źle. Bo kurwa równa się, że jesteś dead. No nie, jak stoisz przy murze, da się przeżyć, albo jak jesteś wojownikiem, to da się przeżyć, bo sobie robisz szarże wtedy. Ja tu jeszcze na tym ostatnim bossie nigdy nie padłem. Nie ma takich sztuk. Nigdy nie wyleciałem za żadną krańcę ani nic, także myślę, że poradzę sobie, ale okej, będę słuchał. Ja uważam, że wiesz, no ja szedłem przez te normale i heroiki jak levelowałem, nie? No nie da się ukryć, są proste w chuj, nie? Dopiero od mityka się zaczyna jakieś wyzwanie, nie? Mityk. Mityczna rzecz, której chyba nigdy jeszcze nie doświadczyłem i pewnie doświadczę. Powtarzam. Mityk kurwa na początku bez Iteon. Tylko potrafi zginąć. Kurwa, co się stało? Brałem łyka whisky i mi zajebało te kurwa. Łańcuchy jak ci daje taki jeden, to musisz uciekać, żeby je to przerwać. A. Bo jak nie przerwiesz, to cię napierdala. Wiem, tu, ale brałem łyka whisky mi ten, no, ten skalny korzeń mnie zabił, ten z ziemi. Skalny korzeń? Kurwa, co to za tekst w ogóle? Ja pierdzielę. Ja pierdolę. Skalny korzeń to będzie tytuł tego odcinka, który rzucę teraz na YouTube'a z tego. Chyba hasło na kurwa dzisiejszy kurwa dzień. Na niedzielę kurwa, słowa na niedzielę, skalny korzeń. No ale dobrze się składa, bo ci familiada była w telewizji, bo w niedzielę, nie? To kurwa tak jakbyś hasło miał tam skalny korzeń zgadnąć, to wszyscy leżą kurwa. No to była ta skalna iglica, co z ziemi wyrosła. Pójdź tam, to był skalny korzeń, kurwa. Już tak, to już nie jest żadna iglica, nie? Tak to jest, jak się pije i się gra. Spojrzałem się w róg ekranu i byłem dead. Jakby w WoWie tłumaczenie robili na polski, to już wiesz, co masz się, gdy tam się uderzy. I tak jest dobrze, że taki piany jeszcze trafiał w górę w klawisze, nie? Korzenie jakieś, kurwa. Mariusz, jak ja bym nie widział, kiedy mam pierdolnąć tą bańkę, to nie powiedz, kurwa. A nie masz DBM-u? Już. Teraz. Nie, jeszcze nie. No.
Nie wiem, kiedy. Ty pierdolisz. Nie, w życiu nie już. Nie wiem, kurwa. No mam DBM, ale on... Nie wiem, kurwa, czy nie krzyczy. No chyba, że na heroiku on tego, kurwa, nie robi. Mówi ty, kurwa, no nie wiem. Dobra, jale, kurwa, puluję wszystko. Pizgam was. Nie, nie robi tego na heroiku. Zastanawiam się, kurwa, co ten paladyn tutaj robi. A co? Taki DPS ma chujowy? Nie, dobry ma DPS. Ponad 4000, tylko mi, kurwa, chodzi o to, że ma item level w granicach 200, więc nie wiem, chyba, że kogoś pomaga boostować. Może, a może... A może po memory idzie jakieś, albo po coś. No chyba, że po ten quest. Ten quest chyba na heroiku też możesz robić, co masz od tego. Tak, tak, ja też robię ten quest zawsze na heroiku albo na czymś. No co mówiłeś tu, Kos? A nie, chciałem tylko przypomnieć, że od chujowego DPS-u to tu jestem ja. Ja ten quest tygodniowy Mario też zawsze robię na heroiku, albo najszybciej, nie? A ja próbuję na tych M-plusach robić, żeby raz zrobić, a porządnie, nie? Ale... No, no, ale żadnej różnicy nie ma, kurwa. No nie, ale sobie już mam zaliczony też M-plus, jak zrobię, nie? Wiesz. Bo robię, próbuję robić piątkę zazwyczaj, bo wiesz. Ale kurwa, tak jestem zły na ten Plague Fall, kurwa, stary, że szkoda gadać, nie? 10 sekund brakło, nie? Ty jesteś zły, kurwa. Ja wszystko prawie na siódemkach i ósemkach zrobiłem i itemów żadnych nie mam, stary. Nic mi nie wypada nigdzie, kurwa. Ale mi też prawie nie wypada, stary. Może, kurwa, odkąd robię te ze dwa albo z trzy itemy, odkąd w ogóle zacząłem robić ten plusy, nie? Kurwa, powiem wam, że ledwo widzę, ale... Mimo wszystko, jak na taką cienką głowę i na takiego już dość ściętego człowieka, to daje, kurwa, nieźle radę. Ale mogę paść w każdej chwili, także się nie zdziwcie, jak nagle będę AFK. Nie, no. Nie pij, kurwa, nie pij. Już chuj, kurwa. Nie ma czekać. W ogóle nie wiem, czytałeś regulamin gildii, tam jest o zakazie przeklinania i tak dalej, nie? Wiem, że na gildiowym jest zakaz przeklinania i tak dalej, by nie psuć imienia dobrego gildii. Nawet na głównym czacie podczas gry też coś było na temat tego przeklinania, jeśli się nie mylę. Mhm. Ale czy... Było, czy pamiętasz coś, czy było coś na temat nieprzeklinania na filmach wideo, które się wrzuca na swoje kanały na YouTubie, jeśli ktoś u nas w gildii produkuje się na YouTubie? Mhm. No bo kurde, trochę byłaby lipa, jakbyśmy teraz nie przeklinać i to wszystko by się już nie dawało było. Do tego, by wrzucać, ale właśnie było, ale było tylko chyba ogólnie, nie na YouTubie, co? Na YouTubie chyba nie, co? Nie, tego nie widziałem. Bez sensu, jakby było na YouTubie zakaz rzeczy. A co ma, kurwa, to jedno do drugiego? Bozia opuściła. Mówię, że chyba by ich Bozia opuściła, kurwa, nie? No chodzi tu o to właśnie, żeby dobre imię gildii nie szargać nigdzie, nie? I tak dalej, ale jak się nie przyznajesz, że jesteś gildii... No nie! Rozumiem, ale wiesz, jeżeli robisz filmik grając postacią w Warcraftcie, która ma imię gildii, no to rozumiem, nie? No ale jak robisz sobie, kurwa, filmik z tego, z tym twoim, jako Darth Vader i robisz tam o książce, no to co to wspólnego? No ale teraz jesteśmy postaciami, które u nas są w gildii właśnie w Barbarzyńcach, tylko że wiesz, no, nie wyświetla się, nie? No teraz to tak, to rozumiem. Nie wiem, nie pamiętam, wiesz? Nie pamiętam, nie powiem ci. Gramy coś jeszcze, bo ja jeszcze jedna szklana i już jest po mnie, idę spać. Zrobimy jeszcze jeden i ja też będę spieprzał chyba, bo kurwa jakiś śpiący jest. Pójdę sobie na playce, pogram, kurwa, i usnę. No jakoś się to przytankowało, ale nie powiem, że mi to kurwa sprawiało przyjemność, powiem. No i jak ci się grało jako tank? Nudna, kurwa. Chyba pójdę. Ja tym Demon Hunterem wczoraj 17 poziom zrobiłem. No ale co, męczyłeś się bardzo, czy w miarę okej było? Co? No nie, no co ty, kurwa.
On się ma pocić z takim item levelem na heroiku, stary. Niedobrze mógłby solować praktycznie. Kurwa, Tugos, no ja bym przeszedł go sam, kurwa. No, tylko trochę dłużej by mu to zajęło, nie? A. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, jaka jest różnica, kurwa, między nami w poziomach teraz. I temu, w itemach, nie? Ale jest spora, wierz mi. Zresztą to tutaj, teraz w tym dodatku 10 to już jest duża różnica w kopie, nie? A ty masz teraz ile masz? 160 masz? 170 mam teraz akurat. Ja mam 204, nie? A 10 to jest, kurwa, ci mówię, już teraz strasznie dużo, nie? Jest prawie 40, nie? A gdzie jest w healu teraz? Idę w healu, bo mnie przynudziło to, kurwa, pojąć. Tankowanie. Ja chyba sobie po naszej grze pójdę obejrzeć na Disney Plus coś, bo mam trochę rzeczy do oglądania. Może tą bajkę Soul, nie wiem czy widzieliście, czy słyszeliście o tej nowej produkcji Disneya Soul. Soul jest fajny, wiem o czym, no, ale nie widziałem. Ale coś kojarzę nazwa, o chuj. Znaczy, widziałem, ty, wiesz, zapowiedzi, tak? Wydaje się fajny, o, no to... Nie oglądałem, ale z tego co kojarzę, to jest coś z tej samej półki, co Inside Out, co ty mówiłeś, Krzysiek, że oglądałeś kiedyś, to jest chyba ta sama tematyka, czy tam pokrewne, czy podobne, czy jakoś powiązane. To jest o duszach, to jest o emocjach, więc mi się wydaje, że to jest coś podobnego, wiesz? Inside Out. No Inside Out, tak, no o tym, no to jest coś w tym stylu chyba. Widzę, już oglądam trailer, widzę. No to ja sobie to chyba obejrzę po tym, jak skończymy grać. Bo nie wiem, czy będę teraz walił w kimono, no może przeżyję jeszcze. To ja sobie teraz też obejrzę. Ja się szykuję na tego, na Disneyu też doszła film dla kurwa dzieci, to moja córka, kurwa, mi się nazywa Ulises i Flora, nie wiem, czy widziałeś trailer. A ty masz, Mario, dostęp do mojego Disneya Plus, nie? No mam, tylko nie mam kiedy z nią tego obejrzeć, no jeszcze. Tam jest zajebista bajka do obejrzenia, Onwards. O czym? O takich braciach, dwóch nerdach, takich niebieskich elfach, co grali w RPG i takie dalej. Widziałem. Zajebista jest, ja to już widziałem kilka razy, nie ogólnie. Zajebista jest ta bajka, to o tym, co ich ojciec zniknął, tak? To o tych, co magii nie ma. Tak, dokładnie to, no. Jest zajebista. Słuchaj, Tymek tak to lubi, że byliśmy w kinie na niej 4 razy w kinie, a potem co tydzień oglądaliśmy, albo prawie codziennie chyba na Disney Plus, jak wyszło, nie? No masakra, jest zajebista. A, widziałem trailer, kurwa, no dobra, to poczekajcie, ja sobie zapiszę i zaraz sobie to wpierdolę na Pirate Bay'a i wszystko będę miał na dysku za chwilkę. Ale Onward jest ekstra, nie? Onward jest naprawdę fajny. Jak... Przypomina mi dzieciństwo i gry w RPG z kumplami. A to jest fajnie, bo to się tak ogląda, jakbyś grał w klasyczną grę RPG, kurwa. Stary, no ja na niej płakałem za każdym razem, jak ją oglądam, bo mi przypomina, mówię, dzieciństwo, klimaty utracone, wiesz, grę w RPG z kumplami i tak dalej. No po prostu mega, mega bajka, nie? Ty, a w ogóle skoro widziałeś ten film parę razy, ten najbardziej mi się podobał moment z tą, kurwa, Manticorą w tej restauracji, jak oni tam idą pierwszy raz. Masakra, nie? Kozacka ta bajka. No, dobra, ale kozacki film jest naprawdę zajebiście wymyślony w ogóle jest. No po prostu tyle rzeczy przypomina z dzieciństwa. Furgonetkę ma, kurwa, wiesz, do mówi do niej, nie, ona ma imię chyba jakoś. No, to był jakiś jednorożec, czy tam Pegas, czy coś. Tak. Ten jednorożec, czy tam Pegas, kurwa, Pegas chyba. Dokładnie, no. Mega, na wypasie po prostu. Stary jest, kurwa, Pegas. Wiem, kurwa. Ja nie miałem mojego starego. To najlepszy żart na świecie, kurwa. Mój stary, babka Maryśka, ona rządziła zawsze. Najbardziej, tylko trochę spalam czasami, bo kurwa gorzej jak komuś umarł stary, nie? I ja mówię, twój stary, nie? I wtedy jest trochę lipa. To jeszcze nic, mówiłem ci, jak u nas w wojsku była znieczulica. Nie. Wpada Gosia na kompanię i mówi, ej, kto mi zabrał mój beret? A ktoś odzywa, twój stary, mój stary nie żyje. No to masz, kurwa, pecha. I wiesz, ten typ wraca za jakiś czas i mówi, ej, kto mi zajebał pas? Twój stary. Wiem, twój stary nie żyje. Z taką pretensją, że ktoś nie może użyć żartu, bo jego, kurwa, stary nie żyje, nie? Dobre.
Kurwa, co tam jest, ej? To jest kurwa. Ej, wisi wam na loading screenie też? Nie, mi wszedł. No właśnie, mi tak. Myślałem przez chwilę, że zaczęli bez nas. A mi wisi na loading screenie, nie wiem czemu, kurwa. Miałem chwilę opóźnienia, no ale... Ale już jest okej chyba. No kurwa. To tutaj się przygotuj, że jak ten tank jedzie tak jak ja pomyślę, to przejedzie do ostatniego bossa od razu. No właśnie tak gram z ludźmi, oni tak uciekają lewą... No ja też. Ale był taki skrót... No, potrafią przejechać pół gry, nie? Olewać bossa i po prostu lecą cały czas lewą stroną. Prawie do ostatniego bossa, nie? Ej, tak patrzę... Ty, barbarzyńca, tak ktoś jeszcze z nagrami... A to ty jesteś, kurwa, ja pierdolę. Masakra, myślałem, że to ktoś od nas jeszcze się pojawił. A sobie zaraz w ten... Red Dead Redemption chcę skończyć, tak powoli napierdalam sobie i napierdalam po troszeczku. Dzisiaj duży patch jakiś wtedy do tego, do Cyberpunka, nie? Wiesz co, grałem chwilę, sprawdziłem. No nawet poprawiło się troszeczkę, nie? Ale mam kumpla, znaczy kumpla, gościa, który dla mnie pracuje, nie? I ma playkę piątkę, dostał przedwczoraj. I wysyłał mi tam zdjęcia i mówi, kurwa, i też ma Cyberpunka na playce czwórce, a teraz na piątce odpalił. Chociaż nie ma jeszcze tego oficjalnego patcha, który wspiera jako wersja next gen, nie? No i tak i? Powiedział mi, tak nie graj, mówi, poczekaj, żebyś miał playkę piątkę, bo zupełnie inna gra, masz 60 klatek, kurwa, wysoką rozdzielczość, no wszystko, wiesz, tłumy ludzi, samochodów od chuja, nie? Zupełnie mówi inna gra, nie? A to jeszcze nie jest ta pełnoprawna wersja na next gen. Aha. No bo to jest tylko, bo teraz możesz grać na playce piątce w grę, ale tą grę z playki czwórki, nie? A i tak działa lepiej, nie? Więc powiedział, szkoda czasu na granie na playce czwórce. Ja pograłem w to w godzinę i dla mnie głównym powodem na razie, dla którego przestałem, było to, że tyle jest memów o tej grze i gliczy, więc... No jedno z wielu, no. No bo ja jakoś nie wiem, kurde, nie mogę się zabrać, może poczekam aż jakiś patch wyjdzie, albo po prostu może zacznę się za to brać za jakiś czas i poświęcę jeden dzień po prostu, żeby grać regularnie w grę offline. Ty, ale słuchaj, grałeś dalej w tą grę, czy nie? Bo mówiłeś, że główny questline to jest jakieś 15 godzin i tak dalej i chyba, że robisz te poboczne questy, nie? Ale wracałeś do pobocznych questów? Czy tylko grałeś w main story? Tam jak będziesz robił ten główny quest i ominiesz te wszystkie poboczne, które są też fajne oczywiście, nie? To ten główny quest ja zrobiłem, nie wiem, stary, 10 godzin może. Bardzo krótki jest, nie? Bardzo szybko. A to się potem nie można cofnąć do side questów, nie? Nie, nie, dlatego musiałem odsejwować, no bo tam, ale gra cię ostrzeże, nie? Że jak pójdziesz dalej, to już nie odkręcisz tego. Trochę lipa, nie? Tak, kurwa, Wiedźmi, nie możesz sobie grać, kiedy chcesz. Powinna być taka opcja, bez sensu w ogóle. No skończyłem i musiałem odsejwować, nie? Znaczy, story jest zajebiste. Ja uważam, że story jest zajebiste w grze, ale gra... No raz, że te błędy wszystkie, tak? Dwa, że na playce po prostu wygląda jak Zatari, kurwa. Że jest bardzo niska rozdzielczość i wiesz, no na PC-cie dużo lepiej będziesz miał wiele, nie? Ale nawet jakby grafika była lepsza, to uważam, że gra jest po prostu średnia. Powiem wam szczerze, po prostu jest średnia. Nie jest Wiedźmin, który wypierdolił mnie z butów, nie? Czy na przykład właśnie, no nie wiem, Ghost of Tsushima ostatnio skończyłem o samurajach na playce, nie? Wyjebało mnie z butów. A to jest po prostu kurwa średnia gra. Ghost jest mega, kurwa, muszę sobie kupić, bo go nie grałem jeszcze, ale wiem, że jest mega. Kurwa. Ja muszę właśnie też zacząć w to porządnie grać, bo każdego dnia się rozrabiam jakieś głupoty, a tak to chyba po prostu zrobię tak, że jeden dzień poświęcę na grę właśnie online, jak właśnie offline, jak Cyberpunk, nie? Żeby się ten... Ale zastanawiam się, czy oni mieli jakieś długi, że taki numer odwalili, bo ty, Krzychu, coś mówiłeś właśnie o tej sprzedaży akcji przez tego głododolącego na dzień przed premierą, nie? Pamiętasz to, jak mi mówiłeś? No. Myślisz, że to była zaplanowana akcja, żeby wyruchać graczy, bo wiedzieli, że gra będzie lipna, bo robili to 7 lat i nic nie dało radę, czy po prostu jakiś inny powód kierował nimi? Długów nie mieli, no chyba, nie? Nie mieli, długów nie mają. Ja im wierzę, wiesz co, ja im wierzę w jedno, nie? Że oni się zadali zapędzić w taki pierdolony kozi róg, nie?
Bo jakby zrobili tak, jak mówili, że gra wyjdzie, kiedy wyjdzie, to oni by ją doszlifowali, a mieli pressure od udziałowców, od tak, graczy, od wszystkich nie? I od inwestorów i ulegi presji, nie? Ale sprzedanie tych akcji to było zwykłe skurwysyństwo, bo gościu wiedział, że jak gra wyjdzie, to akcje spadły stary o chyba 150 czy 200 zł na akcji, nie? Więc po prostu zamiast, no pomyśl tu kosmos. Możesz sprzedać dzisiaj akcję za 200 milionów złotych, a ja jutro je sprzedasz, to będziesz miał 100 milionów złotych. To co byś zrobił? Tu się nawet bym nie zastanawiał, wybór jest prosty, nie? No kurwa, ja też tak zrobię. A nie jest, ale on tam do sądu to trafiło, nie jako przestępstwo, kurwa, chyba. Trafiło, ale to go powołują Amerykanie, kurwa, stary, całą firmę, nie jego, nie? Że powołują, że stracili inwestorzy pieniądze, ale skoczą mu na lachę w polskim prawie. Aha. O kurwa, nawet nie wiedziałem, ej. Jak? No przecież nawet Angry Joe mówił, kurwa stary, chyba już dwie kancelarie prawnicze w imieniu inwestorów wystąpiły, że po prostu z premedytacją narazili ich na mega straty, nie? Wiesz, ja oglądam Angry Joe, ale nie oglądam wszystkiego tak naprawdę. No spoko, spoko. No w sądzie jest, kurwa, nie? Ludzie się zebrali do kupy, ludzie, którzy poinwestowali pieniądze w celu zarobkowym, nie? Że to było oszustwo, bo nie pokazywali gry, jak wygląda na tych... w obecnym genie tak naprawdę konsol, tak? Przecież mogli pokazać, że słuchajcie, no na playce działa chujowo, tak? Dlaczego nie pokazali? Zrobili to z premedytacją, chujki, nie? No i dali te zakazy, że ci wszyscy, ci youtuberzy, tak, ci inni tak, nie mogli pokazywać gry, tak, nie? Nawet jak tak, wiedzieli, to nikt nie mógł powiedzieć tak, nawet słowa, nie? Nie mogli powiedzieć, kurwa, słowa, nie? I to jest właśnie to, dlaczego uwielbiam z wami grać. Bo zawsze poruszam jakieś fajne tematy, także ciekawy się odcinek z tego zrobił. Zajebiście, nie mogę się doczekać, kiedy to wrzucę, bo po prostu to, co dzisiaj przeszliśmy, będziecie chłopaki sławni na YouTubach. To jest spierdalaj, ale nie dostałeś ode mnie, kurwa, praw na publikację. Właśnie, pierdolę proces z RODO i się zesrasz, nie? A tantiemy, kurwa? Będzie na YouTubie, mówiłem wam, że będzie, także odcinek o skalnym korzeniu, albo o może... Ciekawe jak to jest tak naprawdę z tym GDPR, teraz muszę się zastanowić sam, bo ja przecież też prowadzę to u siebie w firmie, nie? Muszę się zastanowić, bo wy wyszliście z Unii, a GDPR jest unijnym wynalazkiem, nie? Całe RODO tak zwane, nie? No więc ciekawe cię, kurwa, obejmuje, jak taki kutas mieszka w Wielkiej Brytanii, jak ty na przykład, nie? I to w ogóle jest w mocy, tak? Spokojnie, ej, właśnie tego nie wiem, ale powiem tak, jestem przyjaciółmi, więc jak już będę w chuj bogaty, kurwa i tak dalej, to wam odpalę po jakiś może stówce, żebyście nie płakali, albo po tysiaczku wam odpalę na urodziny i spadajcie. Jesteśmy kwita, nie? Weź tam Jasik, zobacz, czy healer już robi więcej depsa niż on. No niestety nie robisz, ale jesteś blisko. Dobra, kurwa, to się biorę się do roboty. Nie będzie tak, żeby Tukos wykręcał więcej depsa niż ja, kurwa. Choćbym w healu grał. No właśnie. Ty, mi plejtowy hełm wypadł, Mariusz, jak chcesz. No to mi daj jak coś, ale kurwa, ja już piąte rękawiczki, kurwa, dostałem. Tam jak skończymy, bo to widzę, że ten gościu, kurwa... Całą instancję chcę wytankować, kurwa. Wszystkie moby poluje, nie? Chuj. No nie, ten stoi na drodze, to i tak go trzeba. Nie trzeba, da się tu go ominąć, można iść ten... tutaj. Da się ominąć jak? Tak, tu z boku się idzie. Tak. Tam z tyłu i idzie na schody. O kurwa, tu, ty, tak, kurwa, tak. Z prawej strony przez schody starej do przedostatniego bossa zapierdalasz, nie? Dokładnie, ja jak gram tutaj z ludźmi, to po prostu połowę tej instancji skipujemy, biegnąc właśnie tam po lewej stronie najpierw, a potem... Prawie tu, może on komuś pomaga, może nie wiem, łapią expa, albo kurwa, nie wiem, kogoś, nie mam pojęcia co tu robią, ale... Chyba, że pomaga komuś levelować i wiesz, ale... Możliwe, no nieważne, no, okej, okay, udowodnili, kurwa, jakbyście poczytali trochę forum, że przecież levelowanie dużo opłacalniejsze jest to zapierdalanie do bossów, bo główną paczkę expa dostajesz za skończenie dungeona, a za moby to tam chuj dostajesz, nie? Tak naprawdę. Tak. Więc lepiej trzaskać, omijać wszystko i trzaskać szybko, bo szybciej wylewelujesz, nie? Ja to tam akurat nie wiem, bo ja lubię po prostu grać, nie? Więc możesz zabijać wszystko, może omijać jeden chuj. Omijanie mnie czasami wkurwia tak naprawdę, bo zawsze gdzieś wpierdolę na jakieś moby. No ja jakoś też nie lubię, nie? Wolę jakoś, nie wiem, no, walić wszystko po kolei, a szczególnie jak leveluję. Zresztą healer ma zawsze przejebane, wiesz, bo biegniesz i zawsze próbujesz wszystkich uratować, nie?
a oni się gdzieś tam wpadają na coś. Ale powiem wam, że mimo tego, że już jestem już tak trafiony po tej whisky, to daj, idzie mi nawet dobrze z tym DPS-em dzisiaj. Może dlatego właśnie, że mam tą rotację na tym addonie właśnie, Hero Rotation, i pokazuję, jaką mam rotację. Nawet daję radę z jednym okiem. Ja ci powiem, jaką masz rotację, nie? Najpierw trochę whisky, potem trochę Cori, kurwa. Jakbyś mnie widział, ci powiem szczerze. Tak. Hamburgerek. Ten hamburgerek, kurwa. Hamburgerek jak najbardziej. Ostatnio mówiłem wam, nie, że owaliłem dwa naraz, nie? Hamburgera wegańskiego i kebab wegański. Masakra. Nie wiem, po kim to mam, ale może po naszym starym. Coś tam wiem, kurwa, w takim życiu. Takie życie na krawędzi. Ostatnio sobie kupiłem flachę sam, wypiłem ją w ciągu dnia, robiąc właśnie jakiś tam rysunek i tak dalej, i tak dalej. Po prostu totalny luz, nie mam się do kogo raportować. Sam na chacie, więc po prostu high life'ik. Tak można było, ja, kurwa żyć, a było, nie. Było to wszystko pierdolnąć i mogliśmy we trzech zamieszkać w jakimś, kurwa, apartamencie, nie, i wyjebane mieć. No tak, można było zrobić to. Warehouse, kurwa, każdy swój pokój. To byłby high life'ik. Też Mariuszowi by nie pozwoliła Marta, to byśmy we dwóch musieli tu kosz. Dalibyśmy sobie radę, chłopie. My byśmy cisnęli koks, jakieś prostytuty, a Mariusz by nam wysyłał zdjęcia nowego swojego armoru albo nowego transmoga. A tu kosz nie mogę teraz, bo kurwa macham mieczem, tak? Nie mogę teraz, bo właśnie rajduję sobie w jakiejś małej muszelce. O kurwa, zginiemy, za dużo pulno. Game over. Game over. Game over. Game nie no, over. Ej, co to się kurwa dzieje? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Zdążę. Jaki fuks, ej, pan, mi się udało, gdzie się to, jakie chamskie zagranie, kurwa. Wrzuciłem sobie Soulstone'a na sekundę przed tym, jak nas zabili. Kurwa, jestem selfish fucking bastard, ale mi się udało, kurwa. W ogóle, Mario, widzisz tą zbroję, co mam, nie? To z tej wersji właśnie kolekcjonerskiej. To mnie wkurzyło, że wydajesz kasę na wersję kolekcjonerską i musisz jeszcze questa robić i farmić, żeby tą zbroję otrzymać, nie? Masz nie. Tą wersję, czy nie? Tylko tą heroik, kurwa, czy jak ona się tam... Wiesz, musiałem chyba z 2 tygodnie spędzić na to, żeby po prostu farmić to i tą zbroję mieć, nie? To po prostu masakra, nie? Kurwa. No mam ten quest i tą zbroję też. Szkoda słów po prostu. Poczekaj, tu kos. Poczekaj, bo cię wykopią zaraz, kurwa, Hellstone'a im postaw, bo się proszą. No już, okej, ale kurwa, nie wiedziałem, żeby ktoś coś pisał. Na głównym nic nie było widać. Nie wiem, ja pierdolę, znowu mi wykopią. Ja mam to kurwa pecha, ja no pierdolę. I mów. Wykopią cię zaraz. Nie chodzi mi o to, że wiesz, kupujesz dodatek, wydajesz podwójną kasę niż wcześniej, 2 razy więcej wydajesz i jeszcze musisz spędzić 2 tygodnie w jakimś głupim farmieniu, żeby odblokować tą kurwa zbroję. Wszystko w dodatku, za co zapłaciłeś podwójną cenę, mówię, powinno być teraz dostępne, a nie żebyś jeszcze spędzał jakieś kurwa 2 tygodnie no w farmie też, tą no kurwa zbroję. Ej. Masakra, kurwa. Ale o której ty mówisz? To ja też mam tą zbroję z dodatku, no ten quest. No to ja Ale to ja tą zbroję miałem jeszcze, kurwa, w Battle for Azeroth, bo ja kupiłem sobie tą Digital Deluxe Edition, nie? I tą zbroję dostałem od razu i też chyba spędziłem 2 czy 3 dni, kurwa, na farmieniu tych jebanych itemów, kurwa. Ja mi zajęło tydzień, bo się okazało, że oni zrobili tak, że jak zdobywasz te itemy, to na początku ci lecą ten, a potem zmniejsza ci się, kurwa, procent zdobywania ich. Tak, tak, ale tam... Robiłeś party sobie przy Bloodgatesach w Dalzalor, tam przy tym mieście, kurwa, na Nordzie, nie? I tam, kurwa, siedziałem, słuchajcie, chyba z 7 godzin czy 6, żeby to wyfarmić, nie? Tylko? Mi zajęło to jakoś 2 tygodnie, ale wiesz, ja gram mniej, nie? No to ja siedziałem w Darkshore i farmiłem nagi. One dość miały duży respawn szybki, więc wiesz, ale kurwa, płacić i jeszcze farmić tak długo, no, kurwa? No, też się wkurwiłem, że mówię, kurwa, zapłaciłem kasę. I kurwa jeszcze muszę zapierdalać jakiegoś debilnego questa, bo żeby to był fajny quest, nie? A on był po prostu debilny, kurwa. Napierdalaj moby, żeby ci itemy wypadły. I najpierw ci dropnie 5, a potem ci dropnie 1 może. A potem ci nie dropnie przez godzinę. Tak. Odcinek nam się dobrze. Tytuł już mamy. Skalny korzeń. Skalny korzeń to będzie tytuli, kurwa. O, nie pamiętam, no właśnie, nie zapomnij, wiesz. Nie, no powiem. Wspomnieć, to bardzo ważne. Bardzo ważne, opowiemy wszystko, wspomnimy o skalnym korzeniu, o tym, jakim jestem wielkim, kurwa, noobem. Jak bardzo się
Może Fun for Run? Nerd for Fun albo Nerd Talk Show, o. Dobra, Mariusz, zamknij się już. Kolejne nasze hasło z młodości. Zamknij dupę. Teraz taka rozkmina, bo tu klniemy jak szewce. Czy co z tym kurde teraz zrobić, nie? Bo jak wytnę przekleństwa, to... Wydaje mi się, że jakbyś to ocenzurował, to by mogło stracić sens. No, jak wytnę te wszystkie przekleństwa, to zdania będą niepełne i nie będzie wiadomo w ogóle, o czym gadamy, kurwa. Ale będzie lipa, jak nasze kobiety trafią na te wideo i sobie dokładnie obejrzą, będę musiał pewne części powycinać z tego. Bo ja nie oglądam takich rzeczy, stary, bo ja musiałbym ją przywiązać. Wiązać, stary, kurwa, na siłę jeszcze, otworzyć oczy na plastryk. Stary, tak, moja żona też tego nie ogląda, nie? Bo nieraz jej wyślę filmik, patrz, jak rzuciłem nowy filmik na YouTubie, ona mi wyśle kciuk albo coś, a potem tydzień później, że ten, o sorry, jeszcze nie obejrzałem, nie? Tylko staraj się, kurwa, przeżyć to. Tak to jest, jak się gra po pijanemu, co mam na to poradzę, no, ale powiem wam szczerze, że też byłem dumny z tego, bo przy tej instancji już wiedziałem, które maski w którą stronę lecą i nigdy w sumie nie zginąłem poza pierwszym razem na normalu, więc dzisiaj wszystko zwalam na whisky. Ale postaram się już nie zginąć, dobra, okej. Okay. Klikamy. Sorry, po prostu już odkładam szklankę. Nie będę sięgał, skupiamy się, okej, okay, dobra. Lecimy z koksem. A zupełnie inaczej niż na Mythiku te macki działają, no. Ale co, w ogóle inaczej czy inny jak? Pattern jest. Tak, zupełnie inny pattern jest. Kurwa, to aż się tak różni Mythic od tego, od Heroika? Tam masz jedną, kurwa, a nie... Zupełnie inaczej się rozkładają, no i masz, wiesz, dużo mniej czasu na decyzję. I przeważnie tylko musisz jedną wypatrzeć, nie? Ale te co dookoła musisz biegać, są przejebane, bo to trzeba szybko spierdalać, nie? Szybko, no, znaczy trzeba być w ruchu, kurwa. Nie ma zatrzymaj się i popatrz, nie? Cześć, Mario, dam ci ten, kurwa, hełm. Mario, a chcesz płaszcz, bo mi jest niepotrzebne. Ja płaszcze mam, 2, 3 nawet. Chcesz ten hełm? W sumie to mi coś tam, niby jest ten sam level, ale coś mi tam daje lepszego, więc może jednak zatrzymam sobie go. Plus 2 do kamiennego, kurwa, korzenia. Dzisiejszy odcinek sponsoruje słowo kamienny korzeń. Plus 2 do kamiennego korzenia. Dobra, było fajnie, trzymajcie się ramy. No ja też, tak, chłopaj. Dobra, ja spierdalam. No. Ja może jeszcze whisky walnę albo coś. Na dobra, raczej. Na razie, chłopaki. Dzięki, na razie. Hej.